Witam serdecznie, Konrad Nieboj z tej strony, z firmy Synetic. Wspólna praca na dokumentach to podstawa Office 365. To, aby można było tworzyć aplikację z przeglądarki internetowej, aby druga osoba w tym czasie pracowała na aplikacji zainstalowanej lokalnie żebyśmy mogli się nawzajem widzieć. To, tak jak powiedziałem, podstawa w Office 365. Natomiast praca z różnych lokalizacji, a więc z przeglądarki i z aplikacji stacjonarnej możliwa jest tylko w aplikacji Word oraz PowerPoint. W Excelu takiej możliwości jeszcze nie ma, natomiast już zapisując się do tego kanału first release, a więc wczesnych, wczesnych aktualizacji z poziomu pana administratora, mogą Państwo tę funkcjonalność również testować w przypadku aplikacji Excel. A więc, jedna osoba pracująca na przeglądarce internetowej, druga na aplikacji stacjonarnej, bądź obie właśnie w tym Excelu na komputerze, będą się nawzajem widziały i będą mogły razem ten plik edytować. Potrzebna jest również ponowna instalacja pakietu Office przy pomocy narzędzia Office Deployment Tool. Natomiast Microsoft zapowiada, że wkrótce ta funkcjonalność już wejdzie w życie na produkcję, a więc będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Office 365. Także zapraszam do testowania, no i do usłyszenia.